Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić 3 fajne, szybkie przekąski na imprezę. Każdą z nich zrobicie dosłownie w kilka minut. Sprawdzą się super na każdej imprezie. Polecam i zapraszam na przepis. Zaczynamy od przekąski z gruszkami i gorgonzolą. Mam przygotowane 100 g sera gorgonzola i myślę, że około 2 gruszek wystarczy. Mam jeszcze tutaj garść orzechów włoskich, które odrobinę posiekam. Orzechy gotowe. Jeszcze gruszki. Gruszki umyłam, wytarłam. Potrzebujemy ukroić plastry po kilka milimetrów. Mam przygotowane ciasto francuskie. Rozwinęłam je na papierze do pieczenia na blaszce od piekarnika. Musimy je teraz pokroić. Najpierw wzdłuż na pół. I jeszcze myślę na około 5 kawałków. Rozłożę je sobie teraz troszkę inaczej, żeby nie dotykały siebie całkiem. I posmaruję je roztrzepanym jednym jajkiem. Na każdy kawałek ciasta francuskiego układamy po plastrze gruszki. Na wierzch po kawałku gorgonzoli. Wierzch posypujemy posiekanymi orzechami. I posypujemy odrobinę gruboziarnistą solą. I kolorowym pieprzem. Tak przygotowane zapiekanki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na około 15 do 20 minut. Aż się ładnie zrumienią. I gotowe. Można je wcinać i na ciepło, i na zimno. Jeszcze troszkę natki zielonej pietruszki. I gotowe. Zapiekanki już pierwsze upieczone. Możemy zająć się kolejną przekąską. Tym razem krakersy z żółtym serkiem i z czosnkiem. Mam tutaj przygotowane 20 deko żółtego sera, startego na drobnych oczkach i 2 nieduże ząbki czosnku. Tą masę serową już wykorzystywałam ostatnio w szyneczkach, bo ona się sprawdza świetnie w różnych rzeczach. Wyciskamy czosnek. Dodajemy łyżkę, dwie majonezu, mieszamy i teraz na krakersa nakładamy odrobinę masy serowej i układamy jeszcze orzech włoski. Ostatnią już przekąską będą koperty ze szpinakiem i z fetą. Do rondelka dajemy odrobinę oliwy albo oleju i wrzucamy, ja mam już rozmrożone 400 g szpinaku w liściach. Dobrze, żeby on nie był rozdrobniony, tylko taki w troszeczkę większych kawałeczkach. Podsmażamy kilka minut.
Jak się już kilka minut przesmażyło, dodajemy 2 ząbki czosnku. Dodajemy 200 g sera feta. Rozdrabniamy odrobinę i przesmażamy kilka minut. I gotowe. Teraz możemy spróbować jeszcze do smaku i w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Jak dla mnie jeszcze trochę soli, bo ja lubię dosyć sporo. I pieprzu. Wyłączamy gaz i pozostawiamy go na kilka minut, żeby troszeczkę przestygło, żeby nie było tak całkiem mocno gorące. Mam przygotowane ciasto francuskie, rozwinęłam i potrzebuję teraz pokroić je na 12 części. Na każdy kwadrat nakładamy po łyżce naszego szpinakowego farszu. Brzegi zagniatamy do środka. Najlepiej zlepić ze sobą po przekątnej. Końce ściskając mocno, bo one się potrafią jeszcze rozkleić podczas pieczenia, ale to też nie jest jakiś problem. I tak robimy z wszystkimi. Gotowe przekładamy na blaszkę piekarnikową wyłożoną papierem do pieczenia. Koperty mamy już gotowe, zlepione. Smarujemy je po wierzchu roztrzepanym jajkiem. Po wierzchu możemy posypać sezamem, albo czarnuszką, albo grubą solą. Co lubicie i co macie pod ręką. Tak przygotowane koperty wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około 10-12 minut. I gotowe. Ostatnie nasze przekąski upieczone. Niektóre się troszeczkę otworzą, jak źle skleimy, ale to w niczym nie przeszkadza. Na smaku nie traci wcale. Jeśli podobał się Wam mój przepis, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie, czy Wam smakowały. Po więcej przepisów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!